Wuwunio nie zgodził się na walkę freestyle'ową moją z Bodycrystem. Przyczyna taka, że mam prawdopodobnież stres przed kamerą. I ma rację, ponieważ gdy nagrywaliśmy odcinek u Wuwunia i gdy nagrywał Bodycryst kamerą, no to tak, jest taki mały stresik. Był, bo teraz mam o wiele mniejszy stres, teraz o wiele mniej się stresuję. Bo gdy nagrywam teraz ten film telefonem, to jakoś się nie stresuję, a jak już taką kamerą, wiecie, profesjonalną, to gdzieś jest ten stres i nie wiem dlaczego, bo przecież tyle lat spędziłem na YouTubie, tyle razy nagrywałem i no nie powinno tak być, co nie? Nie powinno, jestem youtuberem, nie powinienem mieć stresu przed kamerą, a jednak ten stres pojawia się. Chciałbym wam powiedzieć, że dałbym radę wyskoczyć z Bodycrystem na walkę freestyle'ową. No i myślę, że Bodycryst po prostu, nie wiem, albo on nie chce, bo boi się, że coś wyniknie nie po jego myśli, ale bo Wuwunio po prostu myśli, że to będzie słabe, że to po prostu nie uda się. A ja myślę, że się uda, ponieważ chciałbym się do tego przygotować. I myślę, że nawet bym ostro mógł pocisnąć Bodycryst. No bo wiecie, no, bo te kreśle da się pocisnąć. Tyle razy już go wiele osób cisnęło. I ta jego spinka z tym, jakby, nie wiem, czy to jest youtuber, nie wiem kim on jest, no nie? Psychotrop, czy jakoś tak, po prostu myślę, że psychotrop mi się jakby, jakby wszedł mi w drogę, ponieważ to jak chcę jako pierwszy wyskoczyć z Bodycrystem na walkę freestyle'ową, a ten psychotrop po prostu wlazł mi w drogę i nie wiem co teraz zrobić, nie wiem co zrobić, aby Wuwunio zmienił zdanie, więc pewnie na moim fanpage będzie takie wydarzenie lub będzie głosowanie. Jeżeli chcecie walki freestyle'owej, to wchodźcie na mój fanpage FuckingDramMan. Tam będzie wydarzenie yo-yo. Lub będzie głosowanie. Jeżeli chcesz, klikaj na tak. Jeśli nie chcesz, klikaj na nie. Ale jeśli klikniesz na nie, to będzie słabo z twojej strony, yo. Dobra, słuchaj, bo ty Christ. Jeżeli do niczego nie dojdzie, jeżeli nie odpowiesz mi na ten film, to znaczy, że po prostu boisz się wyskakiwać z dwoma ludźmi, bo zgodziłeś się na psychotropa. I co, już drugą osobę chcesz oddalić? Zakaż się gościu? Dobra, słuchajcie, to zrobiłem. Subskrybujcie kanał. Piszcie, co myślicie o tej całej spinie mojej z Bodycrystem, z Bodycry pyskiem. I myślę, że Wuwunio powinien zgodzić się na zorganizowanie tej walki. Jestem już zmęczony, po prostu była zmiana czasu, a ja... Ojej, wstaję rano, jestem jakoś mega zmęczony. Muszę się wreszcie wyspać. A, no i na kanale będą treningi. Jakie treningi? Siłowni, treningi dotyczące sztuk walki. Ponieważ chciałbym zobaczyć, jak w tym sobie daję radę. Czy poradziłbym sobie, czy nie. No dobra, to tak. Bodycryst, jeżeli się nie cykasz, to przekonaj Wuwunio, a jeżeli się cykasz, to bądź cicho. I po prostu co walkowerem,
Ja tego nie oddaję walkowarem. Nie oddam tej walki walkowarem. Będę walczył o to, aby coś się między nami stało. Aby to doszło do czegoś. Bo ty kraś, bo wiesz, może ty jesteś gruby, może jesteś większy. Ale wiesz co? Nastaje moja era.